Siemansko, ziomy, witam was, widzowie, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z oczywiście naszej ukochanej wioski Palionowo. Witam was serdecznie, moi drodzy, a dzisiaj w dzisiejszym odcinku co? No, co się działo? No, o 19, jakie 19? 18.50 Palionka urodziła i urodziła, moi drodzy, oczywiście w naszym szef szpitalu, w sensie naszej szef w gabinecie. Całe zajście macie u Paliona. No i oczywiście urodziło się dziecko, chłopczyk, tak jak było w przepowiedni, ale nikt nie powiedział, że to będzie takie dziwne dziecko, ponieważ wylas jakieś takie mało podobne co do Herobrine'a, coś takiego, takie kurde dziwne coś, takie mega dziwne dziecko. Ja się nie spodziewałem, że coś takiego w ogóle jest w stanie się urodzić na naszej wiosce na Palionowie. No i takie coś się stało. Steve był trochę tym taki podłamany, poddziwiony, tak jakby mniej więcej czegoś takiego może i nawet się spodziewał. Co to jest za skrzynka? Prezent dla losowej osoby. Co to jest, ty? Trzy zielone? Sweeping Edge? Złota strzała? Jakie tu są enchanty i buty! Co jest? No dobra, no ja to biorę. Biorę to oczywiście, że to biorę. No a dlaczego bym tego nie zabrać? Nie wiem, kto to dał, no ale to biorę, widzowie. Tego amnetystu nie biorę, bo tego jest wszędzie pełno. No a wy, widzowie, oczywiście, zaraz przejdziemy dalej, ale subskrybujcie kanał, zostawicie łapeczkę w górę i mega najważniejsza rzecz, co wam teraz powiem, wpadajcie na drugi kanał, bo tam jest seria z moim bratem. Z moim bratem razem sobie gramy w Minecrafta Survival. Zachęcam was tam serdecznie, ponieważ nie będziemy tam chyba jeszcze sami. Na pewno ktoś tam jeszcze dołączy, to skoro mój brat wbił, to jeszcze ktoś na pewno będzie. Więc wpadajcie tam, to jest oczywiście na kanale Dave Games. Zapraszam was tam serdecznie, jest on wykarty. No i po prostu śledźcie tą serię, bo bardzo mi zależy, ona jest mega fajna. No i po prostu warto tam oglądać odcinki do samego końca, bo wiecie, tutaj Palionowo to już tutaj jest mało takiego minecraftowego survivala, typowego kopania się i tak dalej, budowania, a tam będzie tego mega, mega pełno. Tutaj po prostu na Palionowie są dymy, a tam jest taki relaks, więc dlatego relaksu oczywiście was też zapraszam. Jak widzicie po mojej twarzy, już coraz mniejsze te ślady po laserze, więc spoko. Już tak się nie jestem taki czerwony, więc git, więc to jest akurat na plus. No ale dobra, pójdźmy do domku, bo tam jest cały point naszego odcinka. Tylko sobie odłożymy te właśnie rzeczy, te skrzynki. Znaczy, książki, sorry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie wiem, do czego jest Sweeping Edge, Impaling, Fire Aspect, to wiem, Ben of Atropols, to nie wiem, to jest chyba do włóczni albo do czegoś tam, nie? Sweeping Edge, nie wiem, coś kurde w tym stylu. Buty sobie zostawimy, bo są fajne. No, zielono możemy też dać te skrzynki, żeby to nam się nic nie stało. W ogóle tutaj te beczki to są takie miejsca, że tak powiem, na przedmioty. I właśnie tutaj sobie też umieszczę te dwa przedmioty, jakieś tutaj, te lawa bakety, bo ja tego w sumie w ekwipunku jakoś bardzo nie potrzebuję, a wolę mieć w ekwipunku takie ważniejsze rzeczy, typu właśnie jakiś tutaj łuk, czy jakieś takie rzeczy. No ale dobrze, bo a tu mam jeszcze jakiś prezent. Co to kurde? Slick Touch. A Silk Touch, dobra, sorry. Dobra, ale to se wezmę. Ej! Nie mam Shulker Boxa i to zielony, dzięki! Nie wiem, kto mi dał te prezenty. Jak wiecie, to napiszcie w komentarzu, bo no nie wiem, kto mi je dał. Mam Shulker Boxa za free. No dzięki! Ale dobra, wracając do odcinka. Steve'owi urodziło się dziecko, takie ala Herobrine'owo podobne. No i dziś dostaję wiadomość w swoim domku taką. Dave, mam problems. Odkryłem straszne rzeczy w bibliotece. Spójrz na nie, please, Steve. Ukryłem sekretnie te informacje tam. Uważaj. Takie właśnie tabliczki dostałem od Steve'a. Prawdopodobnie, no nie, no na pewno od Steve'a. No przecież jest podpisane. Więc moi drodzy, my dzisiaj się udamy do biblioteki, zobaczymy, co tak naprawdę Steve znalazł w bibliotece, że go tak to przeraziło. A wy pamiętajcie, żeby oglądać filmy do samego końca, ponieważ naprawdę warto śledzić do samego końca, od deski do deski. Jak zaczynacie czytać książkę, to też oglądacie, znaczy czytacie od początku do końca. No właśnie, i właśnie o to, widzowie, chodzi. Dobrze, a więc tak, rozpoczynamy, mamy noc, ale ja nie pójdę spać, bo na serwerze jest bzyku. Ajajaj, to jest właśnie ten problem. No ale dobra, polecimy sobie farewerkami. Czekajcie, biblioteka. Kto ma bibliotekę? Emilki ma... No, nie ma, ona już ma nową chatę. Co to tam w ogóle jest? Ty, powstała jakaś nowa budowla na Palionowie, której nie wiem. A ja wiem o wszystkich budowlach. Co to jest? Bo jest takie skrzynki, 20. Dobra, są podpisane, nie wiem, co dzień, 24. To chyba są po prostu... To będzie kalendarz adwentowy, dobra, ja nie wiem, czy to mogę pokazywać, widzowie, dobra, lecimy stąd, to ja w takim razie nie będę tam patrzał, nie wiem, co tam jest, ale dobra, lecimy, słuchajcie, lecimy do biblioteki, biblioteka, bardzo ważny szczegół, ponieważ, no, wydaje mi się, że najważniejsza biblioteka na Palionowie jest właśnie tam w zamku, w sensie, wiecie, tam w tamtym. Steve też napisał, że jakoś ukrył tą informację, więc będzie prawdopodobnie ciężko ją znaleźć, chociaż... Kurde, skoro Steve to ukrył, to raczej nie będzie ciężko, to nie powinno nam sprawiać problemu. Ej, czemu ja tak wolno lecę? Halo, kolego, rozpędzajmy się tu. Byłem dzisiaj w ogóle, tak widzowie, taki mały off-topic, jak to mówią, czyli taki poza tematem rzecz. Byłem dzisiaj
diabłem. U ortodonty byłem, ponieważ będę chyba sobie zakładał aparat na zęby, więc możliwe, że będziecie mnie widzieć z drutem. Z drutem. Ale to jeszcze nie wiadomo kiedy. To w nowym roku na pewno, a czy jeszcze się na to zdecyduję, to nie wiem, bo kurde, no, radość z jedzenia wtedy jest mała. Możecie napisać w komentarzu, czy mieliście kiedyś aparat na zęby, albo czy coś robicie z zębami, bo wiem, że jak ja byłem dzieckiem, to takie te, jak to się nazywa, takie do buzi miałem mieć, żeby zęby były proste, ale nie używałem tego, po prostu nie chciało mi się, no i teraz muszę mieć aparat. Więc używajcie tego, jak wasz tam lekarz to przepisał. Dobra, jestem w naszym zamczysku, gdzie jest biblioteka i prawdopodobnie tutaj w środku znajdziemy jakieś ważne informacje. A więc tak, pierwsza, co tu się stało? Czemu to jest taki guzik? Dobra, nie wiem, ja po prostu tego nawet nie tykam. Tutaj nic nie ma. Ja wiecie co, bo przeglądam tutaj sobie cały ten obiekcik, bo ja tutaj mega dawno nie byłem. Jestem nawet ciekaw, czy coś się tutaj pozmieniało, ale pewnie nie, pewnie wszystko po staremu, tak było, wiecie o co chodzi. Tu raczej, kurde, nic nowego chyba nie zobaczymy. Tam jest ta biblioteka, to zaraz sobie tam oczywiście zejdziemy. Tylko chcę jeszcze po prostu posprawdzać, czy tutaj czegoś ważnego dla nas nie ma, bo jak doskonale wiecie, dawno tutaj nie byliśmy, a skoro Steve tutaj był, to mógł tutaj coś narozrabiać, prawda? W sensie, nie wiem na 100%, czy był tutaj. Ponieważ jeszcze są inne biblioteki na Palionowie, ale takie mniejsze, takie dość malutkie i nie wiem, czy tam by były jakieś ważniejsze informacje, a zawsze jak jest coś ważnego, to się tutaj przelatuje i po prostu tam w książkach się szpera i zawsze tam coś jest, więc to właśnie jest w ten sposób. Czekajcie, bo tutaj chyba nic, Steve nie narozrabiał. Ja w ogóle nie wiem, czy on kiedykolwiek poza tym dniem, kiedy tutaj był teraz po tą książkę, czy on tutaj kiedykolwiek był. Bo tak teraz myślę, to jest miejsce od Yetiego, więc prawdopodobnie go tutaj nigdy nie było. I on sobie pierwszy raz tutaj przyleciał, ktoś go tutaj w takim razie musiał zaprowadzić, czyli nie był sam. Okej, czyli nie był sam. To już jest jakaś wskazówka. Dobra, idziemy na dół. W sensie wskazówka w sumie do czego? No ja go nie śledzę, no po prostu kazał mi tutaj przyjść poczytać. No dobra, idziemy sprawdzić. Tutaj nic nie narozrabiał, wszystko wydaje się w porządku. W sumie czemu ja to sprawdzam, skoro to nie jest moje, tylko Yetiego? To mnie powinno w ogóle nie interesować. Jezus, ile tutaj było w ogóle kłótni z Yetim. Jezus, my się kiedyś kłóciliśmy, widzowie. No, stare czasy. Kto pamięta, ten pamięta, a wy? Ja wam jeszcze oczywiście muszę przypomnieć o jednej rzeczy. Jak naprawdę tego youtubera przestało, wpadajcie na Palion Style po takie kozackie breloki, nie wiem jak to się ma, breloki chyba, ale serdecznie zachęcam, takiego Palionka bądź takiego Dave'a możecie sobie kupić i też innych członków Palionowa, ale do oczywiście mojego zachęcam najbardziej, żebyście dołączyli do teamu Żabek oczywiście. Dobrze moi drodzy, lecimy z tematem, idziemy na dół do biblioteki, biblioteka, czekajcie, złazimy tutaj na dół, dobra, ale ogólnie z breloki skompletujcie cały zestaw ze wszystkich Palionowiczanów, prawda, bo to jest naprawdę mega ważne, dobra, zbijam na dół, chyba tędy się szło do biblioteki, tak? Ja tu już mega dawno nie byłem, tak jest, mamy ją, ona w ogóle... No ładne to jest, no nie będę kłamać, ładne to jest, pamiętacie ile tu było wspomnień? Dawno tu nie byliśmy, to jest pułapka chyba dalej, więc ja... Nie, chyba już nie ma, ale była. W każdym razie tutaj na przykład była chyba więziona Palionka, czy coś w tym stylu. Ja nie pamiętam, kto tutaj był więziony, ktoś tu był. Ta, Palionka tutaj była, no, Palionka tutaj była umieszczona. Ja nie mogę, ale czasy, słuchajcie, takie czasy, że to po prostu marasy, no, dawno tu nie byliśmy. Fajnie tu przyjść, fajnie tu odświeżyć, to jest jakiś w ogóle pokój z Spongeboba, a tu jakiś parkour, dobra, on jest mega prosty chyba. Ja go zresztą już chyba jakiś czas temu na odcinku przechodzimy, tutaj byłem i nie miałem z nim oczywiście najmniejszego problemu, ponieważ ja jestem kozak w parkury. Jak doskonale wiecie, ja jestem mistrzem... Dobra. Tam i tak nic nie ma, tam z tego co ja pamiętam, to i tak tam nic nie było, więc sobie darujmy sobie te walenie w parkury. Okej. Witam w bibliotece, miałem tu przyjść, tylko nie wiem po co. Raczej nie po to. Coś tutaj chyba raczej też nie po to, coś tutaj jest dla mnie. Oj, nie wiem czy to tam jest, dobra, chodźmy tam. Kurde, myślałem, że przeżyję. Dobra, trudno, tu jest jakaś w ogóle lodowa wyspa. Co to jest? Kurde, co tu się działo? Ej, dobra, ja nie mam pojęcia, co to jest. To są jakieś, kurde, lodowe tunele. Dobra, ja nie wiem. To chyba nie jest to, czego my tak naprawdę szukamy. Czekajcie, czy ja tam elytrą wylecę w tą dziurkę? Powinienem. Okej, dobra. Oj, dobra, udało się. Jezus, ale było niebezpiecznie. Okej, no to nie jest tam na dole. No, jak to nie tu, no to idę. No to jak to nie tutaj, to... Jezus, Steve, naprawdę, ty naprawdę w taki sposób ukryłeś skrzynkę, jak on to napisał na tabliczce, że ukryłem to mega ciężko? I to jest ukryte mega ciężko, że po prostu napisał to nie tu? Znaczy, jeżeli to jest to, bo ja nie wiem, no zobaczymy. Jeżeli to jest, no jest jakaś książka, dobra, czytajmy. Spis rodziny Herobrine'ów. Ej! To może być to! To może być bardzo ważne. Okej, dobra, czytamy to. Ile to jest stron? 4! Ile lektury? Dobra, zabieramy się za czytanie. Jeżeli ojcem dziecka jest prawowity człowiek pod tytułem Steve,
zapoczątkowane na początkach gry Minecraft. Jego dzieci będą istotami niezwykłymi z kilku względów. Steve, no, poczuł się wyjątkowy, poczekajcie, przepraszam, Steve, no, poczuł się wyjątkowy, twoje dzieci będą wyjątkowe, jak to jest napisane tutaj, tak? Niezwykłymi istotami, sorry, to nie wyjątkowe, i niezwykłymi istotami, okej, okay. No to zobaczmy w takim razie, co się dzieje. Wedle przepowiedni jest pewna zależność, jakie moce będą miały dane dzieci, w dużej mierze zależące od płci dziecka. Okej, okay, no my mamy mężczyznę, chłopczyka, więc te pytania tu będą jakieś mocniejsze, lekszejsze rzeczy, nie wiem, zobaczmy. Jedni mają moce piorunów, inne dalekowzroczność, inne telepatię. Telepatia, co to jest? Chyba teleportowanie się, tak? Nie ma pisanej zasady, jednak będzie zawsze to dziecko inne od innych. Okej. Okay. Zatem jak powstał Steve? No właśnie, bo Steve jest w miarę normalny. Na dzień dzisiejszy 2011 rocznik? Nie do końca wiadomo, dlaczego z czasem rodzi się zwykłe dziecko z ukrytymi zdolnościami niż ludzkimi, a czasem potwór bohater. Okej, czyli wchodzi na to, że ja nic z tego nie rozumiem. Ty, ja nic, ja... Widzowie, piszcie, co o tym sądzicie. Ja totalnie nic z tego nie rozumiem. Dlaczego czasem rodzi się zwykłe dziecko z ukrytymi zdolnościami? Czyli tak jakby Steve jest zwykłym dzieckiem z ukrytymi zdolnościami, a to, co mu się urodziło, to jest... potwór albo bohater. Okej, okay. Jedno z drugim. Ja jedno albo drugie, okej. Okay. No i widzimy, że ta książka już przestarzała, tak? Bo tutaj jest ostatni zapis na 2011 rocznik, to... Oj, no na dzień dzisiejszy, 2011, książka jest starsza od mojego rodzeństwa, ma 13 lat, ta książka, tak? Nie 13, 12 lat, 11 lat, jest młodsza od mojego rodzeństwa, tak, 11 lat, nie mam pojęcia, do czego to prowadzi, ale wezmę tą książkę ze sobą. Oj, sorry. Ponieważ ona się może przydać po prostu, ona się może przydać w dalszym. I muszę iść porozmawiać ze Steve'em, muszę iść pogadać z Palionem, ze Szypsonem o tym wszystkim, bo kto tutaj w taki kaleczny sposób wyłaził? Czy naprawdę ktoś nie ma na tyle klasy, żeby po prostu wyjść w normalny sposób, a nie podstawiając się drewnem? No naprawdę, no kto to zrobił? Ja jestem ciekaw tego rzezimieszka, który to zrobił i w taki sposób ośmieszył po prostu tą bibliotekę. No ale dobra, wiemy przynajmniej tyle, że to dziecko nie będzie normalne, że to nie będzie normalne dziecko. Bo już widać to po oczach, więc mamy się czego obawiać. Pytanie jedynie, co z tym dalej zrobimy, ponieważ dalej po prostu nie znamy żadnych szczegółów. Ja jednak w tym momencie, kochani, bardzo wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka, subskrybujcie koniecznie kanał, a my się widzimy jutro. Do zobaczenia i cześć!